No, przyszedł czas na podsumowanie ubiegłego roku. W mojej ocenie, a pracuję w urzędzie 17 lat, jest to jeden z dobrych okresów dla powiatu rawskiego, dla mieszkańców. W ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 4 600 000 zł na aktywizację osób bezrobotnych. Za te pieniążki zaktywizowaliśmy ponad 850 osób. Praktycznie co drugi bezrobotny skorzystał z aktywnych form aktywizacji. Największą popularnością cieszyły się staże dla osób młodych. Na tą formę zaktywizowaliśmy blisko 380 osób. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Takich dotacji udzieliliśmy ponad 70. Przeszkoliliśmy 233 osoby. Wspomagaliśmy przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Takich miejsc z dofinansowaniem powstało ponad 20. Reszta to były prace interwencyjne, roboty publiczne. Zwracaliśmy też osobom koszty dojazdu, takim osobom bezrobotnym, które brały udział w projektach unijnych. Projektów unijnych realizowaliśmy 5. No, był to okres taki wzmożonego pozyskiwania środków unijnych. Teraz lata 2013-2014 będą to lata schyłkowe dla FS-u, dlatego że projekty generalnie się kończą, a nowe aplikacje jeszcze nie będą uruchomione. Najważniejsze dla nas, dla pracowników Urzędu Pracy, to jest to, żeby efektywnie pomagać naszym klientom. I często w projektach ta pomoc była bardzo kompleksowa, czyli kilka form wsparcia. Były projekty adresowane dla poszczególnych grup bezrobotnych i mieliśmy taki projekt dla osób z grupą inwalidzką, dla osób niepełnosprawnych, które świetnie odnalazły się w naszych projektach i bardzo chętnie podejmowały współpracę. Takich osób było 26. Z takim ogromnym dystansem podchodziłam do tego projektu i z obawą, że mogą te osoby się nie sprawdzić w miejscu pracy. Ale mamy opinię pracodawców, że są bardzo zadowoleni i że są bardzo sumienni z nich pracownicy, wywiązując się świetnie ze swoich obowiązków. Był też projekt dedykowany dla kobiet, taki ze szczególnym nastawieniem właśnie dla kobiet, które powracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, dla młodych kobiet, dla kobiet po 50 roku życia. I były projekty, które wspomagały rozwój przedsiębiorczości. Na naszym rynku udzielamy najwięcej dotacji na usługi, rzadko na zakłady produkcyjne i coraz częściej na sklepy internetowe. Nie udzielamy dotacji na sklepy stacjonarne, dlatego że w ostatnim okresie bardzo dużo tych marketów powstało i sprzedaż taka stacjonarna bardzo ciężko tutaj się realizuje. A czy rzeczywiście dzięki tym formom różnym pomocy bezrobotnym bezrobocie spadło, czy to jest cały czas mniej więcej ten sam poziom? Są sezony w bezrobociu i tak naprawdę na przestrzeni 12 miesięcy ubiegłego roku to bezrobocie oscylowało od 1700 do 2000. Nie przekroczyliśmy 2000 w żadnym miesiącu. Najwięcej bezrobotnych było w lutym, w marcu 2012 roku. Najmniej wiosną i w październiku było najmniej 1799 osób. Przeciętna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w średnio w miesiącu to jest 1900. Na tle województwa łódzkiego i innych powiatów to jest najmniej bezrobotnych i liczbowo i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia wynosiła tak od 9 do 8%. No wiemy, że i w kraju i w województwie jest 12-13%, także dużo więcej niż na naszym terenie. A jak to wygląda w podziale miasto Rawa Mazowiecka i powiat? Stopa jest liczona dla całego powiatu, ale liczbowo oczywiście największa aglomeracja i skupisko mieszkańców jest w Rawie, więc najwięcej osób bezrobotnych, około 700-800 jest z miasta Rawy Mazowieckiej, a najmniej wiadomo w tych małych gminach. W Regnowie tam jest około 40 osób. A jak pani uważa, jak będzie wyglądał 2013 rok? Mówi się o tym, że bezrobocie w całym kraju będzie rosło. Myśli pani, obserwując, co to się dzieje tutaj na lokalnym rynku pracy, że niestety to wzrost bezrobocia dotknie również naszego miasta i powiatu? Myślę, że tak. I najtrudniejsze będą te miesiące zimowe. Już widzimy po dzisiejszych rejestracjach od początku roku. Codziennie około 30-40 osób się rejestruje w urzędzie. Widzimy też po rozmowach z naszymi pracodawcami, no jest naprawdę stagnacja na rynku. Pracodawcy nie zwiększają zatrudnienia, wręcz ograniczają zwolnienia.
Nie można tu mówić o zwolnieniach grupowych, dlatego że na naszym terenie praktycznie już nie ma firm, które mogłyby być likwidowane albo gdzie mogłyby być zwolnienia grupowe. Wszystko, co było możliwe, to było już zlikwidowane. I Rawianka, i Rafan, i firmy się przenosiły do innych miejscowości. Aczkolwiek no, my pozyskujemy pieniążki po to, żeby wspomagać i bezrobotnych, i naszych pracodawców. I nawet w tych trudnych okresach chcemy uruchamiać staże, prace interwencyjne, czy doposażać stanowiska pracy, jeżeli będzie taka wola i chęć. Płynnie realizujemy te wszystkie umowy. Takim newralgicznym miesiącem zawsze jest grudzień, ale ograniczyliśmy się do zbierania wniosków i pierwsze umowy już w styczniu zawieramy na staże, na prace interwencyjne. Od lutego już idzie duża liczba staży, około 20-30 będzie już uruchomiona od miesiąca lutego. A na prostych form, które Państwo proponujecie, które wspieracie, jest największe zainteresowanie? I pracodawców, i bezrobotnych staży. Katalog osób, które mogą skorzystać ze stażu, jest bardzo rozszerzony, bo kilka lat temu to były tylko osoby do 25 roku życia albo absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia. A teraz ten katalog jest rozszerzony o osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, także tutaj więcej osób może z tego katalogu, z tej formy skorzystać. Dla pracodawców jest to bardzo korzystna forma, dlatego że ten staż, który może trwać od 3 miesięcy, nawet do 12, jest całkowicie bezkosztową formą dla pracodawcy. Średni okres trwania stażu w ubiegłym roku wyniósł ponad 6 miesięcy. W tym roku też będziemy się starali, żeby ten 6 miesięcy to był taki minimalny okres, z tendencją do 8, nawet 9 miesięcy, nawet 12 miesięcy. W tym czasie jest naprawdę czas, żeby sprawdzić, czy osoba się nadaje do pracy w firmie, żeby przyuczyć, żeby osoba mogła zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Z efektywnością staży na naszym terenie jest bardzo ładnie, bo ona wynosi ponad 60%, ale nawet te osoby, które po stażu nie zostały zatrudnione, i tak uważamy, że ten staż jest potrzebny, dlatego żeby osoba młoda czy starsza zobaczyła, czy w tym zawodzie, w tej firmie się widzi, czy w tym zespole daje sobie radę, czy chciałaby tam pracować, czy nie. I takie doświadczenie potem rzutuje nawet na dalszą karierę zawodową, bo na przykład wie, że jednak praca biurowa jej nie odpowiada, wolałaby coś bardziej aktywnego. Mieliśmy kilka osób, które na przykład nawet u nas były na stażu w pracy biurowej, a jednak wolały, nie wiem, gdzieś na recepcji, czy w jakimś hotelu, czy coś bardziej aktywnie pracować z ludźmi niż z dokumentami. Mówiła Pani, że ten 2013 i 2014 będą trudniejszymi latami. Czy to oznacza, że Wy również będziecie mieć mniej pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych? Z Europejskiego Funduszu Społecznego na pewno będzie mniej środków, ponieważ konkursy się kończą, ale ministerstwo bardzo aktywnie teraz uruchamia środki i mam nadzieję, że zrekompensujemy te braki środkami z Funduszu Pracy, które będą dostępne w konkursach. Co roku pan minister uruchamia taką swoją rezerwę. Z tym, że no w tamtym roku te rezerwy były dosyć późno uruchamiane, w lipcu, w październiku i nawet w grudniu. Myśmy sięgali po wszystkie formy i te pieniążki grudniowe też wydaliśmy w grudniu. To jest właśnie ten ból w urzędach, że kasa jest do wydania do końca roku. Nie może ta kasa przejść na przyszły rok, bo po prostu trzeba ją oddać i zwrócić. Także wszystkie pozyskane pieniążki wydaliśmy i mam nadzieję, że spokojnie na poziomie 4 milionów ten limit będzie w tym roku. Po prostu będziemy sięgać po środki konkursowe właśnie z rezerwy ministra. Również będziecie, jak rozumiem, dofinansowywać osoby, które chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Tak, w tym roku około 40 dotacji będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z tych wniosków, które wpływają, widzimy, że pomysły są no coraz bardziej takie innowacyjne, pomysłowe, że coraz więcej osób młodych jednak ubiega się o te środki. Być może te osoby skonfrontowały swoje możliwości na rynku pracy i widzą, że z tą pracą wcale nie jest tak lekko, fajnie i zarobki, które proponują pracodawcy, też nie są na tyle atrakcyjne, że decydują się na podjęcie działalności gospodarczej. Czy się da rzeczywiście zarobić na takim działalności z dofinansowania z Urzędu Pracy? Zależy od działalności, zależy od osoby, od przedsiębiorczości, od zaangażowania tych osób.
Wiemy, że koszty prowadzenia działalności jednak są bardzo wysokie. Jeżeli ktoś spełnia warunki do tego, żeby płacić ulgowy ZUS, czyli około 300 zł miesięczny przez 2 lata, więc to jest taki okres, gdzie można inwestować w firmę, rozwijać się. A są osoby, które po prostu nie spełniają tego warunku i muszą odprowadzać cały ZUS, czyli około 1000 zł miesięcznie. To są bardzo wysokie koszty. Jeszcze jeżeli to jest działalność związana z wynajmem lokalu, z opłatami za energię, za wodę, to są te koszty bardzo duże. A zdarzyło się, że ktoś po jakimś krótkim okresie niestety stwierdził, że no, nie stać go na utrzymywanie tej swojej działalności gospodarczej, że trochę się przeliczył? Umowa z Urzędem Pracy jest zawierana na rok czasu. Po roku czasu osoba wywiązała się z umowy i jeżeli nawet się zdarzy, że z przyczyn, nie wiem, losowych, zdrowotnych, czy po prostu właśnie na pomysł nie wypalił, nie idzie, likwiduje, nie są wyciągane żadne konsekwencje. Teraz jest ta elektroniczna ewidencja działalności gospodarczej. My weryfikujemy raz na kwartał tą działalność i nam wychodzi, że około 70% podmiotów funkcjonuje nadal. Oczywiście, jeżeli ta działalność była w ostatnich 2 latach, to wyższy procent jest firm, które funkcjonują. Są takie firmy, które czasowo, sezonowo zawieszają działalność, no bo są związane z sezonowością, czy to jest branża ogrodnicza, czy budowlana, to w tych okresach takich przejściowych często się zdarza, że na kilka miesięcy jest działalność zawieszona, ale z wiosną te działalności są odwieszane. Są takie firmy, których działalność panią cieszy jakoś szczególnie, że wybitnie się rozwijają i że nawet przerosły wasze oczekiwania? Są takie firmy, które jeszcze nie za czasów dotacji, tylko pożyczek powstały na naszym rynku pracy i funkcjonują świetnie. I to jest firma odzieżowa Wankel pana Winiarskiego, bodajże w Niwnej się jest zlokalizowana. Zatrudnia bardzo dużo pracowników, bardzo rzetelny pracodawca. Tam nie ma fluktuacji kadr. Tam po prostu szanuje się pracownika i to nas bardzo cieszy. Te mniejsze firmy, które powstały z dotacji, też tworzą miejsca pracy i często tam po roku czy po dwóch ubiegają się o stworzenie miejsca pracy albo o staż i też przyuczają i zatrudniają. To też nas bardzo cieszy, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest prowadzić działalność gospodarczą, wstrzelić się w rynek, gdzie mamy, nie wiem, dostęp globalny do wszystkiego. Wszystko można kupić przez internet, nie wychodząc z domu. Usługi no, też są na różnym poziomie i też bardzo powszechnie dostępne. Także naprawdę ciężko trafić z taką działalnością, żeby przynosiła ogromne profity. Ale te działalności, które są, no, utrzymują się na niezłym poziomie i często też zatrudniają osoby. Także to nas bardzo cieszy.